Adam Nowaczyk. Urodził się 30 listopada 1936 roku w Kobylinie, w rodzinie nauczycielskiej. Maturę uzyskał w liceum ogólnokształcącym w Kępnie, po czym podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Studia te odbywał w latach 1954-1959, kończąc je pracą magisterską pod tytułem Pojęcie zdania protokolarnego w poglądach epistemologicznych Koła Wiedeńskiego, przygotowaną pod opieką profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Po ukończeniu studiów, dzięki wstawiennictwu profesor Janiny Kotarbińskiej, otrzymał stypendium dla doktorantów niezatrudnionych w placówkach naukowych. W roku 1961 został zatrudniony w Katedrze Logiki Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną Pojęcie zdania analitycznego, a niektóre zagadnienia teorii poznania i semantyki rozpoczął pod kierunkiem profesora Kazimierza Ajdukiewicza, a po jego śmierci ukończył ją pod opieką profesora Mariana Przełęckiego. Pracę obronił w 1967 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-70 pracował na etacie pracownika naukowo-technicznego w Instytucie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Łodzi. Następnie zatrudniony został na stanowisku adiunkta w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W tymże instytucie habilitował się na podstawie rozprawy Logiczne podstawy nauk ścisłych w 1987 roku. W roku 1990 ponownie zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku docenta. Tytuł profesora uzyskał w roku 1996. Po powrocie na uniwersytet był zatrudniony w Katedrze Filozofii, w której wkrótce stworzył Zakład Filozofii Języka, przekształcony następnie w samodzielną Katedrę Filozofii Analitycznej. Kierował tą katedrą do przejścia na emeryturę w roku 2007. Profesor Nowaczyk jest autorem 4 monografii i współautorem 1. Są to Logiczne podstawy języka z Barbarą Stanosz 1976, Logiczne podstawy nauk ścisłych 1985, Wprowadzenie do logiki nauk ścisłych 1990, Poławianie sensów filozoficznej głębi 2006, Filozofia analityczna 2008. Ponadto 2 podręczników: Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy z Zenobiuszem Żołnowskim 1974 i Wprowadzenie do filozofii matematyki 2004. Jest też autorem kilkudziesięciu innych publikacji w językach polskim i angielskim. Adamie, studia filozoficzne podejmowałeś w specyficznym okresie, w okresie stalinizmu. Powstaje w związku już z tym... upadającego, bo był rok 56. Tak, ale rodzi to pytanie, co skłoniło cię do rozpoczęcia studiów na filozofii? Mógłbyś rzec parę rzeczy o tym, kiedy taka myśl się zrodziła, żeby studiować filozofię, a może wcześniej myślałeś na przykład o fizyce, o której wiem, że się interesowałeś. Tak, tak. Znaczy o filozofii pomyślałem dopiero, można powiedzieć, po maturze. Bo w szkole średniej, to szkoła średnia, to był ważny okres w życiu, myślałem, najpierw zapowiadałem się na humanistę. A to dlatego, że mieliśmy znakomitego wykładowcę historii literatury, późniejszego rektora Romana Scheindermana. Ma dziś tablicę w tym liceum. Natomiast właśnie ten pobyt w szkole średniej to były lata 50., od 50. do 54. To było apogeum stalinizmu w Polsce. W związku z tym nasi starsi koledzy, którzy byli dla nas pewnymi autorytetami, zapisali nas masowo do ZMP, czyli Związku Młodzieży Polskiej. Otrzymaliśmy stroje organizacyjne, czerwone krawaty, maszerowaliśmy w pochodach i
uczęszczaliśmy na różne, organizowaliśmy różne akademie. Dodajmy, że było to liceum ogólnokształcące w Kępnie. W Kępnie, tak. No i jeszcze tak się złożyło, że ja byłem, że tak powiem, naczelnym dekoratorem. A wówczas bardzo potrzebne były rozmaite dekoracje. I mnie nauczyciel w szkole podstawowej nauczył papieroplastyki. Więc ja wykonywałem mnóstwo dekoracji na akademie rozmaite. Jak te akademie wyglądały? Była to jakaś rocznica kopernikańska, na którą ja wykonałem portret Kopernika według Matejki z papieroplastyki. Była akademia z okazji jakiejś rocznicy Leonarda da Vinci. No i tam pewnie jeszcze był Świerczewski. Zapytałbym cię teraz może o coś innego, bo niezależnie od tych talentów plastycznych, które miałeś, to interesowałeś się fizyką, a także już w latach szkolnych miałeś w ręku pewne lektury filozoficzne. To były czasy stalinizmu. Ja odnalazłem w bibliotece szkolnej mojego ojca, mój ojciec był kierownikiem szkoły podstawowej, dwie książki, mianowicie Adama Szafa Wstęp do teorii marksizmu i jedną z dwóch ówczesnych książek Władysława Krajewskiego. I to były właściwie moje pierwsze lektury filozoficzne. Ale zarazem zdecydowanie marksistowskie. Mało tego, ja kolejną lekturą to był materializm, a empiriokrytycyzm. Lenina. Tak, dlatego że ja się interesowałem fizyką i na jakąś rocznicę przygotowałem referat pod tytułem Lenin a filozofia współczesna. No, myśmy wtedy nie bardzo wiedzieli o represjach, jakie dotykają ludzi. O katowaniu w śledztwie, o rozstrzeliwaniach, bo w naszym otoczeniu takich przypadków właściwie nie było. No może powinienem oprzytomnieć, wówczas kiedy pewnego razu mnie razem z koleżanką wysłano do siedziby miejscowego UB, żebyśmy zrobili dekorację. Koleżanka była, później została znakomitą malarką. Ja pożyczyłem te zainteresowania plastyczne, ale wykonaliśmy wtedy słynne cztery profile. Tak zwany MELS. Tak zwany MELS, tak. I tam był taki incydent. Oprócz nas tam się znalazł stolarz, który powiedział, pracujcie, pracujcie, bo jak nie, to traficie do karbitki. Stolarz od razu zniknął i być może trafił do tej karbitki. Może wyjaśnisz, czym owa karbitka mogła być? Karbitka to, jak się później dowiedziałem, to była cela, gdzie podłoga była wysypana karbitem i tam pod wpływem wilgoci się acetylen, no gaz duszący. Wydzielał. Wydzielał, tak. No i teraz jesteś uczniem szkoły średniej, zbliża się matura i plany co do podjęcia studiów. Byłem zdecydowany studiować fizykę i to nie byle gdzie, bo na Uniwersytecie Moskiewskim. Imienia Łomonosowa. Imienia Łomonosowa, tak. Razem z kolegą, który się tam dostał. Ja się nie dostałem na te studia i całe szczęście, bo chyba bym nie podołał tam. Z tego powodu, że na egzaminie wstępnym nie zdałem języka rosyjskiego. Mimo, że go znałem całkiem dobrze, bo czytałem rosyjskie podręczniki fizyki. Ale dostałem pytanie życiorys towarzysza Stalina. I nie znałem życiorysu. W dodatku zamiast Josif mówiłem Iwan. Pani, która egzaminowała, bardzo zbladła, prawda, i oczywiście mnie odrzuciła.
No i w pewnej mierze to skierowało twoją drogę ku filozofii, ale już nie w Moskwie, tylko w Warszawie. No najpierw w tej sytuacji mogłem pójść na fizykę do Poznania. Ale Poznań mi się wydawał dość ponury. Byłem tam 3 razy chyba na różnych imprezach. I wtedy właśnie pojawiła się myśl studiowania filozofii. I powiedziałbym, że to był bardzo szczęśliwy wybór, ponieważ no, gdybym nawet skończył po myśli tą fizykę, to mógłbym być co najwyżej nauczycielem w szkole średniej. A wtedy właśnie ogłoszono, że przyjmuje się po maturze to na Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa mnie też pociągała, ponieważ wtedy wszedł na ekrany taki film jak Przygoda to tylko w Warszawie. Udałem się tam na egzamin. Nawiasem mówiąc, egzamin zdawałem z fizyki, ale u socjologa. No i przez ten egzamin przebrnąłeś i podejmujesz studia w październiku roku 54. Tak. Na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. Może dobrze byłoby teraz powiedzieć, ponieważ jest to okres specyficzny i specyficzni ludzie tam funkcjonują, bardzo różni, o tym, z jakimi profesorami się zetknąłeś, jaki był program studium, a także jacy koledzy. Jacy ludzie podejmowali wówczas w roku 54 studia na filozofii? Program studiów był bardzo przeciążony. Myśmy jako studenci walczyli z tak zwaną formalną dyscypliną studiów i nawet byłem w delegacji u ministra Rapackiego w tej sprawie. Ale przede wszystkim wtedy uważano, że filozof musi się po trosze znać na wszystkim. Więc mieliśmy całą serię przedmiotów pozafilozoficznych. To była matematyka wyższa, czyli właściwie rachunek różniczkowy i całkowy, który wykładał wówczas doktor Roman Suszko. Był wykład z fizyki, wykład z biologii, wykład z historii, z ekonomii. I z psychologii. To były te tematy takie... Przedmioty pozafilozoficzne. Ale oprócz tego były przedmioty filozoficzne i przedmioty ideologiczne. No ideologiczne to był marksizm, który prowadził ktoś spoza Instytutu Filozofii. Tam chyba był jakiś Instytut Marksizmu-Leninizmu. I to było obowiązkowe dla wszystkich, na wszystkich wydziałach. No i był materializm historyczny i materializm dialektyczny. To były podstawowe przedmioty. Filozoficzne. Prawda? Filozoficzne to był materializm dialektyczny, który, jeśli się nie mylę, wykładał Czesław Nowiński. Ale nie jestem tego pewien. No ktoś musiał to wykładać. Materializm historyczny, który miał wykładać nie byle kto, mianowicie Julian Hochwelt. Ale on był czymś innym zajęty i zastępowała go pani Maria Bielińska-Hirszowicz. O umyśle dość otwartym. Później porzuciła marksizm, napisała szereg książek, bo jak wiadomo, po marcu 68 ją relegowano razem z Baczką, Kołakowskim i tak dalej. I do zaliczenia należało napisać pracę pisemną. I ja pisałem o socjologii wiedzy Mannheima. Pisałem ją w czasie wakacji, dostarczyłem pani Bielińskiej. Ona musiała to komuś pokazać, więc pokazała Czesławowi Nowińskiemu, któremu się ona bardzo spodobała, ta praca, ponieważ jawnie polemizowałem z profesorem Szafem. Który nie cieszył się sympatią Czesława Nowińskiego. Tak, to była rywalizacja o pierwsze miejsce. Wewnątrz
obozu marksistowskiego. Tak jest, tak. Ale oprócz tych przedmiotów były też przedmioty historyczne i logiczne. Starożytną wykładał Tadeusz Kroński, filozofię oświecenia Andrzej Nowicki. Średniowieczną Kołakowski. A nowożytną prawdopodobnie wykładał Tadeusz Kroński. A współczesną wykładał albo miał wykładać Bronisław Baczko. No i była oczywiście logika. Na pierwszym roku logika ogólna wykładana przez profesor Janinę Kotarbińską. Z Kotarbińskim nie miałem żadnych zajęć, ponieważ on tylko na rok wcześniej wykładał historię logiki. Która potem stała się podstawą książka. Do wydania tak, książki tak, słynnych tak. wykładów. Ale na to chodzili moi starsi koledzy, bo kiedy ja był na drugim roku, to już Kotarbiński nie miał prawa wykładać. No i a na drugim roku wykład z logiki formalnej miał Kazimierz Ajdukiewicz. I tu może warto wspomnieć o moim kontaktach z późniejszym promotorem. No i także z tekstami Ajdukiewicza, tak. które odegrały istotną rolę. Tak się złożyło, że ja przeczytałem jako literaturę obowiązkową polemikę Szafa, to znaczy książeczka. To była taka o poglądach filozoficznych Kazimierza Ajdukiewicza. Kiedy ją czytałem, a było w niej sporo cytatów z przedwojennych prac Ajdukiewicza przetłumaczonych na polski, bo one były w Erkenntnis publikowane po niemiecku. I ja zauważyłem, że one są o wiele bardziej interesujące niż to, co je otacza. Tam. Na pewno bardziej interesujące niż krytyka Szafa. Tak. I wówczas sięgnąłem do innych prac Ajdukiewicza, do filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej, a właściwie warszawskiej, bo głównie chodziło o Łukasiewicza i Leśniewskiego. No i w ten sposób stałem się, można powiedzieć, neopozytywistą. Tak, w dużej mierze dzięki lekturze tekstów Ajdukiewicza z Erkenntnis, które musiałeś czytać po niemiecku. Tak, ale to czytałem je później, kiedy już miałem pisać pracę magisterską u niego. Tak, musiałem czytać po niemiecku. No i teraz może przejdźmy do pracy magisterskiej. Twoim promotorem był Kazimierz Ajdukiewicz. Ta praca dotyczyła pojęcia zdania protokolarnego w poglądach epistemologicznych Koła Wiedeńskiego. Tak. Czy mógłbyś ujawnić pewne kulisy związane z przygotowywaniem tej pracy? Ach, tak się zdarzyło, że ukazała się krytyka czystego rozumu Kanta w przekładzie Ingardena. I ja się zapisałem na seminarium poświęcone lekturze tej książki u Tadeusza Krońskiego. Tak. Kroński nie cierpiał Kanta, uwielbiał Hegla. Seminarium zawsze kończyło się zawołaniem: kochani, powiedzcie szczerze, kochacie wy Hegla. Ja miałem tam referat o zdaniach analitycznych i syntetycznych. W krytyce czystego rozumu. Krytyce czystego rozumu, tak. I kiedyś Kroński mnie zatrzymał po tym seminarium i zapytał mnie, czy mnie się podoba to seminarium. Ja powiedziałem, że mnie się nie podoba. Takie miałem dziwne właśnie usposobienie,
człowieka szczerego. Następnego dnia Kroński mnie dopadł i mówi: człowieku, nie można mówić profesorowi, że się nie podoba seminarium. Ja przez pana całą noc nie spałem. Ale o dziwo, tenże Kroński postarał się dla mnie o stypendium naukowe, które wynosiło wtedy 800 zł i to już było coś. To miało sporą siłę nabywczą. Tak. I ja byłem poniekąd moralnie zobowiązany pisać u niego pracę doktorską. Magisterską. Magisterską. Tak, magisterską. Na szczęście do tego nie doszło. Z powodów naturalnych. Z przyczyn naturalnych, mianowicie Kroński zmarł w roku 58. No i wtedy zdecydowałem się pisać u Ejdukiewicza. To była ryzykowna decyzja. Zdaje się, że niewielu studentów lat wyższych decydowało się na współpracę z Ejdukiewiczem w okresie warszawskim. U Ejdukiewicza nie pisał pracy magisterskiej ani chyba doktorskiej nikt. Poza tobą. Poza mną, tak. Współpraca z Ejdukiewiczem była trudna. On był człowiekiem bardzo zajęty, był wicedyrektorem IFIS-u. I nie czytał tekstów, które ja mu doręczałem, tylko kazał referować. W końcu z tej pracy był niezbyt zadowolony. Postawił mi czwórkę. Ale w ten sposób zostałeś magistrem filozofii. No tak, ale cztery osoby pisały pracę u Romana Suszki i miały piątki. To prawda, ale twoja współpraca z Romanem Suszko się nie zakończyła. Natomiast po ukończeniu studiów, dzięki życzliwości pani profesor Janiny Kotarbińskiej, udało ci się jakoś unormować twoją sytuację życiową. Na czym to polegało? No, ona się postarała dla mnie o stypendium dla niezatrudnionych w szkolnictwie wyższym. Ale zanim to nastąpiło, ja miałem spotkanie z Markiem Fritzhandem, który wówczas został oddelegowany do Wrocławia, żeby wzmocnić tamtejszy ośrodek filozofii marksistowskiej. I ja z nim znowu bardzo szczerze rozmawiałem. Pytał mnie o lektury, wymieniłem książkę raz, na którą czytałem wówczas po rosyjsku. Bo taka wersja była dostępna. Taka wersja była dostępna. W Rosji tylko dla naucznych bibliotek, a u nas dla każdego. No tak. I on mówi: no tak, ale czy pan będzie mógł w duchu marksizmu wykładać, nauczać? Ja powiedziałem, że ja niestety nie bardzo wiem, co to jest ta filozofia marksistowska. Jeżeli chodzi o to, co jest w książkach Adama Szafa, to ja jestem do tego krytycznie ustosunkowany. I potem wybuchła afera. Fritzhard natychmiast to opowiedział Szafowi, a Szaf grzmiał: jak to się dzieje, że ludzie kończą wydział filozoficzny i nie wiedzą, co to jest filozofia marksistowska? No ale żadne represje z tego tytułu na ciebie nie spadły. Na mnie nie. To już było zbyt... Poza tym, że nie został zatrudniony we Wrocławiu. Tak. Natomiast dzięki temu stypendium, które chyba przez 2 lata pobierałeś... Tak, tylko mogłeś... zostało obcięte o połowę i wówczas trudno się było z tego utrzymać. No właśnie, musiałeś podejmować rozmaitej działalności odczytowej w terenie. Tak, tak, wyjeżdżałem w teren, wygłaszając wykłady przed południem na ogół w szkołach średnich, a po południu w zakładach pracy. Tak, no bo to była pewnego typu taka działalność oświatowa także dla klasy robotniczej. Także dla klasy robotniczej, która uciekała jak tylko się dało. Kto miał rower, to uciekał, bo autobusy były wstrzymane. Na czas odczytu. Na czas odczytu. No w każdym bądź razie
to już jest początek lat 60. i pojawia się możliwość zatrudnienia. Tak, ale wspomnę, ty mnie pytałeś wcześniej o kolegów. O kolegów ze studiów. Ze studiów. Filozoficznych. Tak. Otóż ci, którzy przyszli na te studia filozoficzne, które miały być kuźnią kadry marksistowskiej, na ogół byli to przewodniczący kół ZMP. Zarządów szkolnych ZMP. Niektórzy z nich rzeczywiście stali się pracownikami frontu ideologicznego, mianowicie lektorami KC albo instruktorami. Niektórzy. Rozmaitych wydziałów KC. Na studiach znaleźli się jeszcze przodownicy pracy i wyszkolenia wojskowego. Po jakimś kursie przygotowawczym, bez matury. Tak, tak. To wówczas funkcjonowało, że bez matury można było podjąć studia wyższe, o ile było się przodownikiem pracy lub służby wojskowej. Jeden z kolegów na przykład pracował w Strachowicach. No. Fabryka samochodów ciężarowych. Ciężarowych, tak. Ale oni się wykruszyli bardzo szybko. No, z kim ja się przyjaźniłem wtedy? Więc bardzo się zaprzyjaźniłem ze Stanisławem Kozyrem Kowalskim. Późniejszym znanym socjologiem. Socjologiem, religioznawcą, profesorem Uniwersytetu Poznańskiego. I z Włodzimierzem Gromcem, ale to już w późniejszych latach. Był okres, kiedy mieszkaliśmy razem w tym samym pokoju w akademiku i w upalne lato pisaliśmy prace magisterskie z opóźnieniem, dlatego że nasi promotorowie akurat byli za granicą. No właśnie, ale kiedy... Tak, to stypendium, które uzyskałem dzięki profesor Kotarbińskiej, już właściwie nie wystarczało na wynajmowanie mieszkania i utrzymanie. I wtedy kierownik Zakładu Logiki tutaj Uniwersytetu Łódzkiego, docent Jan Gregorowicz zagadnął profesor Kotarbińską, czy miałaby kandydata na asystenta w katedrze logiki. I ona mnie zgłosiła. I w ten sposób w roku 61 znalazłem się w Łodzi. Uczyłem, to czy prowadziłem ćwiczenia do wykładów Tadeusza Pawłowskiego na socjologii, do wykładów Gregorowicza na prawie i również do wykładów na pedagogice. Były to zajęcia z logiki, ale równocześnie znalazłeś się w środowisku łódzkim, filozoficznym, które nie było bardzo liczne, ale kilka postaci było interesujących. Jeżeli chodzi o katedrę logiki, to pracowali tam wspomniany Tadeusz Pawłowski i Ija Lazari Pawłowska. A miałeś też kontakt z Wydziałem Prawa, gdzie wówczas wykładowcą, profesorem już, jest wybitny teoretyk prawa Jerzy Wróblewski. Czy mógłbyś chodziłem o kontaktach niego... tych trochę powiedzieć? Uczestniczyłeś w seminariach. Tak, uczestniczyłem w seminariach razem z profesor Pawłowską, czasami Pawłowskim również. Nawet miałem tam wygłosić referat przygotowany i już nie zdążyłem go wygłosić. Nie, ale zanim nastąpiły okoliczności, które ci to uniemożliwiły, to ty przygotowujesz pracę doktorską, która nosi tytuł Pojęcie zdania analitycznego, a niektóre zagadnienia teorii poznania i semantyki. Tak. No i z powodu śmierci profesora Ajdukiewicza w roku 60. pod jego kierunkiem, trzecim oficjalnie przejmuje tę funkcję Marian Przełęcki. Tak. I udaje ci się w roku 67
obronić pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, bo trzeba dodać, że wówczas prac z filozofii nie można było bronić na Uniwersytecie Łódzkim. Nie było studiów filozoficznych do końca 60. Po okresie powojennym, gdzie filozofia w Łodzi była bardzo mocno reprezentowana, wspomnijmy tutaj Jakon Tarbiński, Benedykt Borsztaj, Hessen, historię filozofii wykładał Wiktor Wąsik, jeszcze inne osoby, osowscy tutaj byli. No, te studia zostały wygaszone w początku lat 50. Bo oni się do Warszawy przenieśli. Tak, oni się przenieśli do Warszawy, a właściwie pewne decyzje ideologiczne zmierzały do tego, żeby studia z przedmiotów mających taki walor dla władz ideologicznych skomasować w niewielkiej, minimalnej ilości ośrodków. Czyli właściwie tych ośrodków, o ile wiem, były dwa. Tak. Natomiast oczywiście filozofia istniała jeszcze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale to już zupełnie inna historia. No i teraz masz doktorat z filozofii, jesteś jeszcze asystentem w zakładzie logiki, już wówczas nawet starszym asystentem. A nawet byłem już mianowany adiunktem. Adiunktem, bo w 67 roku była obrona. No i wówczas mają miejsce tak zwane wydarzenia marcowe. Tak zwane wydarzenia marcowe, które dla ciebie kończą się w sposób, no, przynajmniej okresowo nie najszczęśliwszy, mianowicie zostajesz oskarżony razem z twoją koleżanką z zakładu logiki, panią magister Magdaleną Gadzinowską, o rozpowszechnianie dokumentów i oświadczeń ruchu studenckiego. No i to się kończy procesem dwuinstancyjnym. Tak, aresztowaniem na 3 miesiące. Aresztowaniem, potem procesem, skazaniem w pierwszej instancji na 9 miesięcy. Karę bezwarunkowego pozwolenia wolności, a w drugiej instancji z zawieszeniem na 3 lata. Czy mógłbyś o tym okresie, tych wydarzeniach coś bliżej powiedzieć? Bo w tej chwili my znamy z powodu opracowań Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty z tego okresu, ale tym niemniej byłeś bezpośrednim uczestnikiem. No, ja w tym czasie jeździłem często do Warszawy. I na przykład byłem na tym zebraniu pracowników Instytutu Filozofii w obronie wydalonych profesorów. To już było po tej decyzji ministra zwolnienia kilku ważnych postaci. Byłem też kiedyś w Warszawie, kiedy po ulicach snuły się gazy łzawiące. I w ogóle, no później też jeszcze bywałem, też chodziłem na seminarium, ale to już wcześniej chodziłem na seminarium Ajdukiewicza z książki Melberga. Tak, no to był jeszcze okres wcześniejszy, natomiast teraz za tym skazaniem w drugiej instancji na 9 miesięcy z zawieszeniem, za tym idą pewne decyzje Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Łódzkiego. Komisja Dyscyplinarna była łaskawa, zakazała mi zajmować stanowisk kierowniczych, ale niezależnie od tego orzeczenia no, utraciłem. Tak. Miałeś zakaz pracy. Zakaz pracy jako nauczyciel akademicki. Tak. To oznacza, że w roku 69 jesteś w gruncie rzeczy wolny, ale bez pracy. Najpierw odnawiałem szlaki turystyczne w Pieninach, dorabiając w ten sposób, a potem za protekcją socjologa Jana Lutyńskiego z naszego łódzkiego uniwersytetu. Tak, zostałem zatrudniony na etacie naukowo-technicznym w Instytucie Medycyny Społecznej, którym kierował profesor Janusz Indulski. Janusz Indulski. Notabene wysoko postawiony w kręgach partyjnych. Tak. Bardzo ciekawa była motywacja, jaką on się kierował
zatrudniając ciebie? A on przekonał Ubecję, lepiej, że będzie u nas, bo będzie pod nadzorem i nie będzie rozrabiał. No i to było pragmatycznie skuteczne, tak, chyba. A w dodatku ja tam w tym okresie zatrudnienia, to trwało 3 lata, bo na 3 lata się tak figurowałem w rejestrze skazanych. Tak. Napisałem podręcznik logiki i metodologii nauk dla lekarzy. Razem z panem Żołnowskim. Z panem Sonnebiuszem Żołnowskim. No a kiedy... A ponieważ Indulski sprawdzał od czasu do czasu, czy ja jestem w rejestrze, nagle okazało się, że mnie już nie ma, bo minęły 3 lata. Odzyskałeś w ten sposób tak niewinność. Tak, ja wtedy czmychnąłem. I o dziwo zostałem zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN-u. I to był rok 71. I tak, w tym instytucie spędzasz, można powiedzieć, blisko 20 lat, do roku 90. Rzeczywiście. Właśnie. I w tym też czasie tam przygotowujesz rozprawę habilitacyjną. Tak. Która nosi tytuł Logiczne podstawy nauk ścisłych. W roku 87 odbyła się procedura, kolokwium habilitacyjne, a recenzentami tej pracy byli dość znani profesorowie Władysław Krajewski, Wacław Maybaum, Ryszard Wójcicki i Jan Zygmunt. Tak, no i w ten Maybaum sposób... znalazł się tam przez nieporozumienie, bo nie miał uprawnień. Nie miał uprawnień tak do recenzowania tak habilitacji. Tak. Tym niemniej zostajesz samodzielnym pracownikiem naukowym. I w IFIS-ie. Przejdźmy teraz do twych zainteresowań badawczych. Tutaj można wyróżnić pewne okresy, mianowicie twoje zainteresowania badawcze w latach 70. koncentrują się w zakresie semantyki, filozofii języka, a potem zmierzają w kierunku innym. Powiedzmy może parę słów o tych badaniach semantycznych i dotyczących filozofii języka. No to języka były artykuły w studiach filozoficznych i książka napisana wspólnie z Barbarą Stanosz, wydaną pod tytułem Logiczne podstawy języka, wydaną w Ossolineum. Tak. I ta praca to jest jakby kulminacja zainteresowań semantycznych. One nie całkiem wygasły, bo jeszcze zajmowałem się tam problemem operatorów wierzących zmienne, ale w międzyczasie zapoznałem się z elementami teorii modeli, czyli mówiąc dokładniej, semantyczne modele języków i teorii sformalizowanych. No, tutaj duże zasługi Suszko były Romana Suszki. Tak, Roman Suszko, że tak powiem, zastosował ten aparat do zagadnień filozoficznych, a wraz z nim zrobili to Ryszard Wójcicki i Marian Przełęcki. No, czyli twój dawny promotor pracy tak doktorskiej. Tak. No i mało tego, właśnie wtedy ukazała się książka Josepha D. Sneeda, co się nazywało Logical Structure of Mathematical Physics. Tak, czyli to jest już pewien nurt zwany niekiedy strukturalizmem. No to takie badania przezwisko trochę, tak, bo to się nazywało nieznaniowe pojęcie teorii. I ta problematyka tak cię na parę lat co najmniej pochłania. No to znaczy ja się nawróciłem na ten tak zwany strukturalizm i napisałem książkę, w której starałem się pewne pojęcia uogólnić i opisać relacje między teoriami w tej aparaturze. I rezultatem tego była książka Wprowadzenie do logiki nauk ścisłych. Tak,
która ukazała się w roku 1990 już w PWN-ie. Tak? Tak. To jest znowu jakby nowy okres w twoim życiu, ponieważ rok 89 no, oznacza odejście, może nie do końca w niebyt, ale w każdym razie zmiana ustrojowa następuje w Polsce i tutaj pojawia się możliwość podjęcia pracy na Uniwersytecie Łódzkim. W jakich okolicznościach i udało ci się przejść na Uniwersytet Łódzki, bo było to nie automatyczne na pewno. Nie było to automatyczne. Oczywiście występowała o to Solidarność. No już w okresie wcześniejszym. Ale na Uniwersytecie Łódzkim widziano mnie raczej dość niechętnie. Bo no, pracowali tam ludzie, którzy w tej komisji dyscyplinarnej zasiadali. Czuli się niekomfortowo wobec ciebie. Niekomfortowo, tak. Obawiali się, że ja może będę jakieś tam represje wobec nich stosował. I wtedy ja napisałem list do ministra Samsonowicza. Tak, który był w gabinecie Mazowieckiego ministrem szkolnictwa wyższego. Tak jest. I wypomniałem mu w tym liście, że nie dotrzymał słowa, że wszyscy powrócą. On zareagował błyskawicznie. Wydał decyzję, że należy mnie zatrudnić w Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku docenta. No to oznaczało przeniesienie. Takie. Przeniesienie, tak. Z IFIS-u. No, czyli znajdujesz się w Łodzi, w ówczesnej katedrze filozofii, tak, gdzie udaje ci się stworzyć zakład filozofii języka początkowo. Tak. A potem... przekształcony w katedrę filozofii analitycznej. No, ale to już było w okresie, w początkach wieku XXI. I istotniejsza jest może rzecz inna, mianowicie w tym okresie twoje badania mają bardzo wyraźnie charakter filozoficzny. Mam wrażenie, że zarówno okoliczności związane z dydaktyką, jak i współpraca ze studentami, jak i twoje zainteresowania prowadzą w stronę czegoś, co można nazwać hermeneutyką tekstów filozoficznych klasycznych. To ja to tak nazwałem, chociaż nie miało to nic wspólnego z hermeneutyką Gadamera. Oczywiście. To była interpretacja. Ja to rozumiałem jako próby takiej interpretacji żeby to była interpretacja dyskursywna, co ja rozumiałem tak, że to ma być taka interpretacja, żeby można było uchwycić związki logiczne między zdaniami. Ale niekoniecznie wymagało to stosowania ostrego formalizmu. No nie, 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 nie. Tak. I może przypomnij, jakie postaci były przedmiotem twoich zainteresowań. Cały szereg właśnie takich tekstów, takich hermeneutycznych, poczynając od Anselma z Canterbury, Kanta, Hegla, Heideggera, ojca Mieczysława Krąbca, Ingardena, Kołakowskiego i Stróżewskiego. No i efektem tego potem jest pozycja książkowa Poławianie sensu w filozoficznej głębi, tak, która zawiera te teksty właśnie i jest przykładem tego rodzaju podejścia do tekstów klasycznych, nazwijmy, tak, no bo tu są też współczesne, ale... Tu może warto wspomnieć o tym, że referat pod tytułem Dwa podejścia do negacji, tak, wygłosił na konferencji, gdzie zakładano Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne. Stróżewski był tak wspaniałomyślny,
że kiedy się o tym, o moim referacie dowiedział, zażądał, żebym ja to opublikował w kwartalniku filozoficznym. Mimo że to było krytyczne wobec niego. I dyskutowało pewne pomysły profesora Stróżewskiego dotyczące negacji z lat wcześniejszych. No, to świadczy o jego niesłychanej szlachetności, bo rzadko się zdarza, żeby redaktor pisma, którego poddaje się krytyce naukowej, zapraszał krytykującego do zamieszczenia w czasopiśmie, które on wydaje. No tak, to rzeczywiście było niezwykłe. Więc można powiedzieć, że ten okres pracy w Zakładzie Filozofii Języka, a potem Katedrze Filozofii Analitycznej, oznaczał też do pewnego stopnia nowe zainteresowania, bo ty też dzięki temu możesz opublikować podręcznik Filozofia Analityczna, wydana przez PWN w roku 2008. Jest to niewielka rozmiarami książka, ale bardzo syntetyczny sposób prezentująca, no nie wszystkie może, ale ważne postaci filozofii analitycznej, także w jakiejś części polskiej, bo tam Kazimierz Ajdukiewicz jest pomieszczony. Bo jest też Tarski. Jest też Tarski, a parę nazwisk się pojawia wymienionych jeszcze. I skoro byłeś przez wiele lat wykładowcą filozofii analitycznej, jesteś autorem podręcznika, może warto powiedzieć parę słów, jak widzisz kondycję filozofii analitycznej. Uważam, że ostatnio ta filozofia analityczna się jakoś rozpływa. A przykładem tego jest Robert Brandom. Tak, który jakoś kojarzy, niby uważa się za filozofię analitycznego, ale prowadzi jakieś wykłady heglowskie, nawiązuje do Kanta, do Hegla. Tutaj oczywiście pojawiają się nowe pytania, mianowicie czy filozof analityczny, który chce być jakby wierny pewnego typu dziedzictwu, w ogóle nie powinien korzystać z inspiracji w innych nurtów. Nie mówię o metodach, ale o pewnych inspiracjach. Czy widzisz, że to byłoby do pomyślenia? No, z pragmatyzmem oczywiście, prawda? Ten Brandom też się uważa za pragmatystę. Przede wszystkim Putnam tutaj by się nasuwał Putnam, jako oczywiście, taki filozof. Tak. No ale to można powiedzieć, jeszcze ciągle jest jakoś filozofia analityczna. Ale w pewnej mierze niektórzy filozofowie stają się filozofami eksanalitycznymi, już można powiedzieć. Postanalitycznymi. Tak. No, Rorty. Richard Rorty byłby tutaj przykładem. No ale w takiej sytuacji wydaje się, że to zerwanie jest już bardzo silne, bo jednak filozofia analityczna nie może chyba zrezygnować z dwóch rzeczy, mianowicie pewnego dążenia do klaryfikacji i do uzasadniania. Tak. Jeżeli jest. Z tego zrezygnuje, no to jest już inną orientacją. No to czasami bywa już po prostu postmodernizm. Postmodernizm, co do którego sądzę, że nie jesteś jego wielkim sympatykiem. Nie jestem i pozwalałem sobie na takie uszczypliwości. Uszczypliwości, zwłaszcza w takim piśmie internetowym Ostrze Kwadropilotomii, który redagowałem z kolegą Pawłem Grabarczykiem. No i gdzie było takie, można powiedzieć, miejsce na dyskusję, polemikę i nie całkiem poważne, żartobliwe rozważania dotyczące postmodernistycznego podejścia. No, tam między innymi ukazał się wywiad z największym filozofem XX wieku, to znaczy Heideggerem. Spreparowany przeze mnie wywiad, który został przedrukowany w Przeglądzie Filozoficznym. Tak. Jakbyś perspektywicznie ocenił swoją działalność jako filozofa? Czy to był dobry wybór studiów filozoficznych i tego zawodu? W filozofii jakoś dobrze się poczułem. Uważałem, że to był właściwy wybór zawodu. Zgodny z twoimi jakby predyspozycjami. Tak, chyba tak. No bo miałeś dość wszechstronne zainteresowania. Z jednej strony miałeś taką
powiedzmy kolokwialnie, smykałkę do przedmiotów ścisłych, ale z drugiej strony pewien taki, nazwijmy to, duch, by nie użyć słowa spiritus humanistyczny, tak, temu towarzyszył też. Znaczy ja, owszem, ale to było tak, że tak powiem, takie pozazawodowe zainteresowania. No, to wielu, ale to ma znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o fizykę, którą byłem zafascynowany w szkole średniej, to po latach powróciłem do fizyki, ale z wyższego piętra. To znaczy zacząłem uprawiać coś w rodzaju metafizyki, prawda? No tak, w jakiejś mierze. Ta książka, wprowadzenie do filozofii logiki nauk ścisłych, jest pewnego typu metafizyką, a nawet może jest na pograniczu tak zwanej filozofii przyrody. To zależy, jak rozumieć tę ostatnią. No nie. Odcinasz się od filozofii przyrody. Nie uwielbiałem nigdy filozofii przyrody. Aczkolwiek kiedyś pracowałem w takim zakładzie filozofii nauk przyrodniczych. No tak, to właściwie filozofia przyrody była w gruncie rzeczy. Zbliżając się do końca, powiedzmy o jednym. Czy uważasz, że dla kogoś, kto twórczo zajmuje się filozofią, ważną rzeczą jest także dydaktyka, że filozof tak zwany gabinetowy, który w ogóle nie naucza filozofii, jest czegoś pozbawiony? Tak, dydaktyka jest inspirująca. Na koniec zadam ci takie pytanie. Jacy filozofowie wieku XX byli dla ciebie ważni? Zarówno polscy, jak i obcy. Tak. Na pewno Ajdukiewicz. Ajdukiewicz. W swoim czasie Carnap. I Willard van Orman Quine. Ale to ciekawe, co powiedziałeś, że Carnap w swoim czasie, czyli... Czy można mówić o pewnej dezaktualizacji, jeżeli chodzi o... Nie. To znaczy jego pisma semantyczne. Tak, czyli pewien fragment jego twórczości. Jeszcze wymieniłbym Donalda Davidsona. Tak. I z filozofów już, powiedzmy, generacji... Chociaż z obydwoma trochę bym się kłócił. Może ja jeszcze wspomnę o tym, że napisałem sporo artykułów na temat pojęcia prawdy. Ale z pewnymi opiniami przedstawionymi w tych artykułach ja się obecnie nie zgadzam. Uległem, że tak powiem, urokowi Jana Woleńskiego. No, ten urok jest niewątpliwy, ale tym niemniej w tej chwili widzisz, że poszedłeś za daleko w kierunku takiej optyki, która tę teorię traktuje przede wszystkim na płaszczyźnie filozoficznej. No więc ja jeszcze... Resztką sił staram się napisać książkę pod tytułem Tajemnicze pojęcie prawdy. Gdzie wycofasz się zdecydowanie z błędów, może nie młodości, ale jednak wieku średniego, wieku dojrzałego. Dojrzałego, tak. Ale wiesz, ja bym jeszcze chciał o pewnych rzeczach wspomnieć, o których żeśmy rozmawiali wcześniej, z okresu studiów. Mianowicie o Marii Osowskiej. No właśnie, o Osowska, a nawet w pewnym stopniu jej mąż, byli także twoimi profesorami. Tak. Ja chodziłem na wykłady Marii Osowskiej, a także na seminarium. Trzeba było zdawać egzamin z etyki regularnie u Fritz Handa, u którego nie byłem na żadnym wykładzie. Ale jakoś przekonałem dziekana, żeby pozwolono mi zdawać u Osowskiej. To był jeden z najprzyjemniejszych egzaminów u niej w domu. Zdawałeś pojedynkę sam. Zdawałem w pojedynkę. Trwało to dość długo. Dostałem piątkę, aczkolwiek polemizowałem z nią w sprawie interpretacji Kanta, imperatywu. Znaczy, twoja interpretacja, to już dopytam, była bardziej życzliwa dla imperatywu niż interpretacja Osowskiej? Nawet nie o to chodzi. Ja zwracałem tam uwagę na to, bo ona próbowała mnie tak
zinterpretować, że to ja to interpretuję w stylu nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. A ja mówię, nie, to są po prostu odrzucenie imperatywu kategorycznego byłoby, że tak powiem, logicznie fizycznie czy logicznie niemożliwe w pewnych przypadkach. Twoje kontakty z Marią Ososką były rzeczywiście, oceniasz je bardzo dobrze. Uwielbiałem jej zajęcia, jej wykłady. A jeżeli chodzi o wykłady Ososkiego z socjologii? A to one trwały krótko, bo potem go zastąpił Jan Szczepański. Były znakomicie ilustrowane różnymi scenkami. Na przykład, przedstawiał, jak wyglądał handel Eskimosów z przybyszami. No jeżeli mówimy o takich głośnych postaciach, to bardzo mało w naszej rozmowie marginesowo niemalże wystąpiło nazwisko Leszka Kołakowskiego. On był wykładowcą filozofii średniowiecznej wówczas. Ach. Ale myślę, że o tych kontaktach z nim warto byłoby powiedzieć coś Przez więcej. Przez Leszka Kołakowskiego o mało nie wyleciałem ze studiów. Albowiem on ogłosił seminarium, na które ja się zapisałem, a wyjechał za granicę. Wówczas profesor Jerzy Pelc, który był prodziekanem do spraw studenckich, powiedział mi, no jest pan w takiej sytuacji, jakiej był pan rok temu. Czyli powtarzanie roku. A powtarzanie roku to jest utrata stypendium. A rodzice nie byli w stanie mnie utrzymywać, więc oznaczało to rezygnację ze studiów. Ale ja błęczucznie zapytałem, czy to jest ostatnie słowo pana dziekana. To niech pan pokaże indeks. No, miałem same piątki z wyjątkiem psychologii. No i pozwolił mi odrabiać. Tak, w drodze wyjątku. W drodze wyjątku odrabiać to seminarium i wtedy zapisałem się na seminarium Władysława Krajewskiego na temat związku przyczynowego. No, czyli można powiedzieć, że Kołakowski bez swojej woli mógł się stać powodem do twoich sporych tarapatów. Tak. Ja wtedy bym został traktorzystą. Traktorzystą. To było w jakimś skolektywizowanym gospodarstwie rolnym prawdopodobnie. No w PGR-ze. W PGR-ze. Właśnie. No ale na szczęście to się stało i potem już jakby relacje z Kołakowskim były lepsze, choć podejmowałeś krytykę pewnych poglądów, jakie on wyrażał, ale to już jest jakby osobna historia. Ciekawostka taka. Kołakowskiemu nadano doktorat honoris causa. Uniwersytetu Łódzkiego. A u nas był taki obyczaj, że jak ktoś chce być doktorem honoris causa, to musi zdać egzamin doktorski. No tak. Ja byłem egzaminatorem Kołakowskiego. A także Józefa Tischnera. Także Tischnera. Ale obydwaj zdali. Obydwaj zdali. Tak, zdali. Te doktoraty miały miejsce w latach 90., więc to już jest sytuacja, od której dzieli nas lat, można powiedzieć, kilkanaście, ponad 20 niemalże. No, czy widzisz przyszłość przed refleksją filozoficzną w naszej kulturze, czy jesteś tutaj sceptykiem? No jest to coraz trudniejsze, a miejsce filozofii w kulturze mogłyby zapewnić zajęcia z filozofii w liceach. No tak, to nauczanie propedeutyki. Są znakomite programy. Tak, propedeutyka filozofii była w Polsce międzywojennej i to na pewno byłoby pożyteczne. No niestety jak na razie niewiele szkół wprowadza, to może nawet częściej niepublicznych niż publicznych, czy całkiem prywatnych, wprowadza filozofię. A może ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, że z tych moich perypetii więziennych odniosłem pewne korzyści.
Ale intelektualne czy komercyjne? To znaczy, pewnie bym nie został po latach przyjęty do IFIS-u, tylko bym był nadal tutaj w Łodzi w katedrze logiki. No tak. A ponadto te perypetie dały mi wstęp do warszawskich salonów opozycyjnych. No tak, gdzie w latach 70. poruszałeś się swobodnie. Poruszałem się swobodnie, poznałem Kuronia, poznałem Michnika, prawda? No poznałeś bardzo wiele innych postaci. Wiele innych postaci też. Tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Thank you.